Kolejne rozważanie pasyjne. Szóste rozważanie mówiące o słowie. Słowie, które brzmi: wykonało się. Już wszystko skończone. Nic nie może być więcej. Ofiara męki i śmierci Jezusa dokonuje się na krzyżu. Dokonała się w tym momencie. Jezus nie mógł dać niczego więcej. Dał swoje serce, dał swoje ręce, dał swoje nogi, dał swoją najświętszą głowę. Dał w tym bardzo okrutnym i trudnym cierpieniu. Dał wszystko człowiekowi, a człowiek go odrzucił. Nie przyjął jego miłości, nie przyjął jego dotyku, uzdrowienia, nie podąża śladami, które zostawił w tak wielu miejscach na świecie. Także nie potrafi przyjąć myśli Bożej, woli Bożej w swoim codziennym życiu. Słowo wykonało się, to słowo, które przypieczętowuje niejako całą historię życia, pokazuje wartość i sens życia. Nie tylko życia Jezusa, ale naszego życia. I to słowo, które zwraca szczególną uwagę na wierność w naszej codzienności. Czy my każdego dnia staramy się wypełniać wolę Bożą tak, jak potrafimy? Czy codziennie wieczorem możemy powtórzyć to wyjątkowe słowo: wykonało się. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Uczyniliśmy tylko to, co zostało nam zlecone. Czy tak patrzę na swoje życie? A może staram się czynić coś więcej? Więcej się angażuję, więcej służę, więcej jestem. Czy codziennie mogę wypowiedzieć to słowo z krzyża: wykonało się w moim życiu i w ciągu całego mojego dnia to, czego Pan Bóg ode mnie oczekiwał? Czy jesteśmy wierni temu, do czego zostaliśmy wezwani i zobowiązani? Wierni każdemu stanowi, w którym się znajdujemy. Wierni w czasie, kiedy Pan Bóg nas daje po to, żebyśmy ukazywali sobą miłość, która nie zna granic, nie zna miary. Wierność męża i żony, wierność dzieci, wierność kapłanów, wierność sióstr zakonnych, wierność, która przejawia się w takiej zwykłej, szarej codzienności, wierność w dokonywaniu konkretnych wyborów, w podejmowaniu planów, które mają zaowocować życiem wiecznym. Wierność, która realizuje się w codzienności i w małych gestach okazywania sobie uczuć, obdarowywania siebie nawzajem dobrem, służenia sobie nawzajem. Wierność, która domaga się także bardzo konkretnej postawy prawdy, postawy, która potrafi wybrać to, co właściwe, to, co służy zbawieniu, to, co służy dobru drugiej osoby albo dobru swojemu. Jezus, wypowiadając to słowo, chce niejako przypieczętować, że całe Jego ziemskie życie, cała Jego publiczna działalność, każde spotkanie z drugim człowiekiem, szczególnie z tym chorym, z tym odrzuconym, tym niezrozumianym, tym samotnym, tym poranionym, to wypełnienie woli Ojca,
Ojcze, niech się dzieje Twoja wola, nawet w tym najtrudniejszym momencie, w momencie agonii i konania w Ogrójcu, Jezus przypomina wszystkim o wypełnianiu woli Ojca, woli, która dokonuje się na krzyżu. Jezus, przychodząc na świat, przyszedł, aby nas zbawić. Dlatego na krzyżu dokonuje się nasze zbawienie. Dlatego na krzyżu dokonuje się pewność naszego szczęścia wiecznego. Czy ja, patrząc na krzyż, potrafię w każdej sytuacji swojego życia stwierdzić, że wykonuje się we mnie plan Pana Boga? Czy podążam za wolą Bożą? Czy w małych i wielkich, drobnych i wielkich rzeczach jestem wierny? Czy w tym wszystkim jest widoczna Boża obecność, Boży znak, który mi towarzyszy? A kiedy będę szukać, kiedy będę może podążać za zwątpieniem, za znakami zapytania, mam spojrzeć na krzyż i przypomnieć sobie o tym słowie: wykonało się, bo w moim codziennym życiu dokonuje się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.